Jedziemy do zwycięstwa. Skręcamy w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. To jest skrzyżowanie z okiem Zejera. Podjeżdżamy do linii zatrzymania. Mamy tutaj linię bez żadnego zatrzymania. Mamy również znak pionowy stop. Ustępujemy też pojazdom z prawej, z lewej strony oraz tym wjeżdżającym z naprzeciwka, jeżeli jakieś tam się znajdują. Z prawej strony mamy strasznie słabą widoczność. Podjeżdżamy dalej. Zatrzymujemy się tutaj w tym miejscu. Mamy znak stopu i linię zatrzymania. Ustępujemy pojazdom jadącym z naprzeciwka. Jeżeli mamy tam wolne, możemy przejechać. Czyli musieliśmy zatrzymać się dwa razy przed linią zatrzymania. Jedziemy do zwycięstwa. To jest skrzyżowanie z ulicą Zajera. Skręcamy w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Mamy znak stopu linii zatrzymania. Zatrzymujemy się. Ustępujemy pojazdom jadącym z lewej strony. Małe pierwszeństwo przed pojazdami z naprzeciwka. Podjeżdżamy do kolejnej linii zatrzymania. Zatrzymujemy się tutaj. Patrzymy, czy tam z naprzeciwka nic nie jedzie. Jeżeli nic nie jedzie, mamy wolne, możemy kontynuować jazdę. Skręciliśmy w prawo w kierunku Zajera. Idziemy do Zajera. Mamy tutaj ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Strasznie tutaj wąsko, więc uwaga. Omijamy samochód, który na tutaj zaparkował. To będzie skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiej. Mamy pierwszeństwo przed pojazdami z naprzeciwka. Uwaga tutaj również na pieszych, bo też niedużo ich tutaj chodzi, więc zachowujemy ostrożność w stosunku do nich. Mamy na tym skrzyżowaniu pierwszeństwo. I jedziemy ulicą Zejera. Jedziemy ulicą Zwycięstwa. Dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Jana Zejera. Chcemy jechać na wskroś. Mamy tutaj znak stopu. Musimy koniecznie się zatrzymać. Gdybyśmy skręcali w lewo, ustawilibyśmy się do krawędzi lewej. My jedziemy na wprost. Zatrzymujemy się. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom z lewej i prawej strony. Z lewej mamy wolne. Podjeżdżamy kawałek dalej. Obserwujemy prawą stronę. Jeżeli jest wolne, możemy przejechać dalej. Strasznie słabo widoczne z prawej strony. Pamiętamy o tym, że musimy się koniecznie zatrzymać.